Słuchajcie, im bardziej jakby doświadczamy prawdy, czyli tej wewnętrznej rzeczywistości, to ona jest taka pierwotna. W niej czujemy tą całą błogość, tą doskonałość, to ten bezmiar czasu i przestrzeni, w której jest wszystko doskonałe. Jesteśmy po prostu tą ostateczną świadomością. No, to nazywam wewnętrzną świadomością, która wpływa na tą zewnętrzną, która jest wtórna. I teraz im bardziej oddalamy się od siebie, czyli przejawiamy się właśnie w programach zewnętrznych, wiesz, próbujemy coś mieć na zewnątrz, wkręcamy się coś na zewnątrz, to zewnętrze nami wtedy zaczyna zarządzać, więc zaczynamy się wtedy spłycać. Zobaczcie, że wytłumaczyć to spłycenie można w ten sposób, że ty się kręcisz wokół jakiegoś wyobrażenia, że ty powinieneś się jakoś zachowywać, więc masz jakiś obraz, tak, siebie, czy nie wiem, sukcesu, jakiegoś wyobrażenia czegoś, czego, co chcesz, albo tego, przed czym uciekasz, nie? I to nas spłyca, powoduje, że nie żyjemy już swoim życiem, funkcjonujemy w tej wtórności, tak, czyli durności, można powiedzieć, tak. I, no i przez to jest to całe wrażenie to na zewnątrz, tak, które już lęka nas, bo my się boimy, bo już nie mamy połączenia ze sobą. I to się sprzęga. Tak, jeżeli człowiek nie ma połączenia ze sobą, to się jakby boi, bo zaczyna być sam dla siebie obcy. Więc stąd w efekcie to wszystko, co jest na zewnątrz, też się staje obce. Tak? Wtedy się zamyka, to się wszystko też na niego zamyka. No i to może być jakby takie, wiesz, taka spirala upadku. Natomiast to się też dzieje, jest coś takiego jak pewna świadomość społeczna, tak, pewien kolektyw, pewien egregory, które ludzi utrzymują na pewnych poziomach, tak, pewne czakry energetyczne, tak, na pewnych wibracjach, które sprawiają, że człowiek po prostu gdzieś odnajduje jakąś czakrę, tak, i może nawet to nie być jego za bardzo czakra, jego bazy, ale daje mu to jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakieś poczucie ważności, nie? Więc przez to jakby znowu opiera się na temat, na coś do zewnętrznego, tak? Czyli przykładowo do umysłu kolektywnego, no i przez to staje się taką komóreczką tego organizmu. I no i tak to funkcjonuje, że im bardziej jesteśmy w sobie, bardziej jesteśmy w centrum, tym po prostu większą błogość odczuwamy i no i to jest ten stan taki rozanielony, nie? W którym po prostu wiesz, wszędzie jest po prostu, wiesz, jest jasność i taka delikatność tego. I, no i ten stan po prostu nas aktywuje wewnętrznie. No i tyle chyba chciałem powiedzieć, nie? Na ten moment. Nie wiem, czy to rozumiesz, czujesz tą puentę, bo to jest istotne. Bardzo to się przydaje wszędzie. Że kiedy człowiek jest osłabiony, kiedy właśnie wchodzi w wyobrażenia, to się staje bardzo podatny na zewnątrz. Staje się taki jakby ostrożny, troszeczkę zlękniony, nie wie, czy dobrze robi, czy dobrze funkcjonuje, więc to jest taki, wiesz, jakie tu są zasady i tak dalej, nie? I tak naprawdę wszystko gdzieś tam może się spłycać, przez to usztywniać, tak? Bo jest jakieś wrażenie niepewności, jakieś lęki, tak? Jakieś rzeczy, o których nie wiadomo, czy wypada mówić, czy tak dalej. Rozumiesz, cała masa różnych informacji, które wydają się ważne, potrzebne, że powinienem przed to wiedzieć, że tamto, że siamto. I to ostatecznie człowieka gdzieś tam zniewala, energetycznie mu po prostu zabiera energię. To jest troszeczkę też podświadomie, lęk powoduje, że my próbujemy kontrolować coś, tak? Więc próbujemy wpływać na coś zewnętrznego, zapominając, że to już jest zewnętrzne i to nie jest nasze, bo nasza energia pola po prostu się na przykład zmniejszyła, tak? Przez to, że próbowaliśmy robić coś, co było poza naszym zasięgiem. Także my mamy na ten moment pewne pole, pewną energię, pewne odczuwanie i to się wiąże po prostu z naszą zarządzaniem, powiedzmy, naszego organizmu, który jest naszym pierwszym ja uzewnętrznionym. Jeżeli tobie to wychodzi, jeżeli dobrze się z tym czujesz, to tak jakbyś żył swoim życiem, nie? Dosłownie, jako ja wewnętrzne, czyli to doskonałe, które żyje swoim awatarkiem, tak? Które tutaj funkcjonuje. Wiesz, to znowu są pewne też ja takie kosmiczne, różne, wiesz, świadomości, które już ci z was przebudzeni to już wiedzą, jak to wszystko się przejawia. Ale znowu możemy to przejawić w całym zakresie, tak żeby to ułatwiać, żeby ułatwiać to przejawianie, więc cały zakres. Więc jest ten zakres światła, słoneczne, energie, tak, które są bardzo takie rozjaśniające, wszystko upraszczające. Odkrywamy naszą tą naturę, wiesz, radości, miłości, szczęścia, że tego pragniemy. I też są te ja zaciemnione, gdzie po prostu tego światła gdzieś brakuje i różne są mechanizmy obronne, tak, radzenia sobie. Także ktoś próbuje za wszelką cenę to światło znowu pozyskiwać, czy ktoś gdzieś tam zamraża się, zastyga, ktoś wchodzi w agresję, ktoś inny w lęk, tak, i są jakieś podziały na kata, ofiary, na jakieś zarządzanie czymś, narzucanie czegoś, hierarchia, tak, pewna i czasami, wiesz, tam na górze są potem też niekompetentne osoby, które na przykład się wahają, nie wiedzą, co jest i potem, wiesz, cała masa, nie wiadomo, czy to jest
wiesz, co to jest, nie? Czy to jest jakiś śmiercionośny wirus, czy to jest jakiś, wiesz, zarazek, ale ludzie, wiesz, noszą na wszelki wypadek, nie wiem, maski, rękawiczki i wszystko, tak? Co pokazuje pewną niespójność, pewne takie właśnie oszołomienie, pewne zmiany też, które się dzieją, gdzie już przestajemy iść jakby starymi ścieżkami, po prostu one nas nie kręcą, tylko zaczynamy odkrywać właśnie ten wewnętrzny świat, zwracać się ku sobie i to jest właśnie to.